Polsce działa system dokumenty zastrzeżone. Jest to system, który przyjmuje zastrzeżenia utraty dokumentów tożsamości, w zależności od tego, czy zostały skradzione, czy zagubione. Trafiają one do jednej centralnej bazy danych, która później jest wykorzystywana przez wszystkie polskie banki, przez firmy pożyczkowe, czy operatorów pocztowych i inne instytucje, czy firmy, które weryfikują tożsamość swoich klientów na podstawie dokumentów tożsamości. I tak w 2013 roku do tej bazy danych trafiło ponad 120 tysięcy dokumentów tożsamości, czyli co 4,5 minuty trafiał tam jeden dokument. Dzięki temu, że ten system funkcjonuje, udało się powstrzymać ponad 6200 prób wyłudzeń kredytów w sektorze bankowym na łączną kwotę 308 milionów złotych. Są to dane, które pokazują, że w bankach próbuje się wyłudzać kredyty na cudze nazwisko, natomiast są te pieniądze szczelnie chronione poprzez ten system. W porównaniu do lat ubiegłych odnotowaliśmy lekki 10% wzrost liczby prób wyłudzeń. Jeśli chodzi o kwotę, ona utrzymuje się w okolicach podobnych jak w ostatnich 5 latach na poziomie właśnie 300 milionów złotych. Natomiast bardzo mocno wzrosła liczba zastrzeganych dokumentów. Te 120 tysięcy dokumentów, które trafiły do bazy danych w ubiegłym roku, powiększyły łącznie bazę danych do prawie 1 300 000 dokumentów tożsamości, więc system działa i funkcjonuje prawidłowo.